Najważniejsze. To jest fajne, wręcz fantastyczne. Hej, patrz, żółwie! Przewybornie! No, to teraz rybie ogonki, zwrot i jazda w kierunku Sydney. Nie łam się, panie Glut! Nie łamie, dzięki, pan Glut. I dla młodego ode mnie czacha, dobra? Na raziomki, okej. Dobra. Juhu! Ale było fajnie, naprawdę mi się podobało. Jeszcze raz, jeszcze raz! Udało się, jesteśmy już bardzo blisko. Guido, nadpływamy! Co my tu mamy? A co będzie, jak ten pachor wreszcie tu przyjdzie? Myślę. Nemo! Nie daj się, spokojnie! Płyn w dół, jak najniżej! Skakujcie! Skakuję, skakuję! W dół! Co jest? No i dobra! Naszego Nemo złapali. Nie mamy co tu robić. Nemo nam zamigał. W związku z tym musimy przenieść się z powrotem do akwarium. Rybka! Obudź się! Obudź się! Do wulkanu Honolulu tutaj! Dlaczego ty śpisz? Szybko! Kaj! Słup ognia! Pozdrów tatę. Ode mnie. Cześć. Szukaj go. Jeju. I uciek. Cudownie. Idol, wszystko będzie dobrze? Bez obaw. Wszystkie rury prowadzą do morza. Rybka! Wzruszająca scena. Hej, hej. Szukam swojego taty. Hej, hej! Nie mogę wyjść, kiedy te kraby siedzą na górze. Może jeśli powtórzę ten wzór... Hej! Super! Tylko, że coraz więcej ich teraz będzie. Ale dobra. Powiedzmy, że pamiętam. Nie ma sprawy, tylko super! Teraz jak ja to zapamiętam. Prościzna. Super. Teraz nie ma krabów, tylko czy każą nam jeszcze jedną... O, nie każą. Byli mądrzy, naprawdę. Nemo! Nemo żyje! Tato! Tatusiu! Doris! Nie chcę cię znowu stracić! To jedyny sposób na ocalenie Dory! Wiem, co robię, tato! Masz rację. Wiem, że potrafisz. Nemo się czegoś nauczył przynajmniej, no. To dobrze chyba. Podróże kształcą. Co się dzieje? Nie rozumiem, o co chodzi specjalnie. Chyba trzeba klikać tak, żeby żadna z ryb się nie rozmyśliła, nie? I wszystkie muszą być skierowane w dół. No, mniej więcej o to chodziło, bo... Jak na nie klikałam, to... Kierowały się w dół i nagle nam się udało, więc...
Jakby wszystkie ryby były takie sprytne, to byśmy normalnie nie mogli jeść ryb na obiad. No jak tak można? Chociaż z drugiej strony biedne rybki. Co się dzieje jeszcze? Nemo! Nemo! Tato? Nic mi nie jest. Nemo, wspaniale się spisałeś. Przepraszam. Nieprawda, że cię nienawidzę. O, nie, Nemo. Przepraszam. Po prostu wciąż nie mogę uwierzyć, że z tobą rozmawiam. Ani ja. Muszę ci wszystko opowiedzieć. Opowiedz mi wszystko. Wszyściutko. Jej! Czy to znaczy, że wracamy do domu? Na pewno. O rany! O raju! Ja będę pierwszy! Nigdy w życiu! Jak taka przygoda... O, mój własny syn bije mnie na głowę! Może... wzmocnić więzi między ojcem a synem. W oczy i mówi, miękkością swą mię pan zauroczył. Witaj Nemo, a to kto to? Uczyń na wymianę. Jestem z PWA Kolo. Ekstra. Odlot. Ale poważnie, Marty, to wszystko, co mówią, to było naprawdę? Ja przepraszam. Myśmy tylko chcieli koleżankę bezpiecznie do domu odprowadzić. To na razie. I trzymaj się kroków, Dory. Ryby to kumple. Nie żarcie. Pa! Trzymać się, dzieciaki. Płyniemy do portu Wiedza. Pa, synku. Baw się dobrze. Czy to jest coś w rodzaju autobusu szkolnego? Pana. I jeszcze ci zapomniałem. Kocham cię, tato. O. Ja ciebie też, synu. W momencie wszyscy robią serduszka z palców. Jak widzicie, gdzie jest Nemo, to bardzo krótka gra przygodowa. Do sterowania używamy tylko i wyłącznie myszki, więc można powiedzieć, że jest to gra point and click. Tak jak mówiłam, gra nie jest zbyt długa, dzieje się w niej w sumie tyle, co w filmie. Gramy praktycznie tyle samo, ile jest przerywników filmowych i cutscenek, co, no moim zdaniem, jakby popatrzeć teraz z mojej perspektywy, tyle ile mam lat i w co już grałam, nie jest to jakaś wybitna gra. Aczkolwiek miła na odprężenie się, miła na powrót do dzieciństwa, miła na przypomnienie sobie bardzo sympatycznego filmu animowanego wytwórni Disney Pixar, o ile dobrze pamiętam. Jeśli nie, to przepraszam, ale Boże, wstyd by było popełnić błąd w takim, w takiej informacji. Fanka Disneya ze mnie podobno. No i cóż. Wydaje mi się, że na tym etapie mogła... Aha, właśnie, jeszcze miałam wspomnieć, że instrukcji do tej gry już niestety nie posiadam, bo zginęła w trakcie różnych przenosin, remontów, no różnych porządków w domu i niestety nie posiadam już tej instrukcji. Pamiętam, że bardzo mi się podobała i była bardzo ciekawie zrobiona, bo miała kolorową okładkę, czarno-biały wkład, ale ten wkład miał też obrazki, no i przede wszystkim zniżka na bilet do kina. Teraz się z wami pożegnam. Miło było nakręcić tę grę. No i do zobaczenia w następnej serii. Zagrajmy. Wtedy na pewno chcesz skończyć zabawę?